w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, gdzie trwają ostatnie przygotowania do szczególnego wieczoru patriotycznego u Hoffmana. A na miejscu jest Monika Kamińska. Dobry wieczór, witaj i powiedz, co się będzie działo podczas tego spotkania? O, już się dzieje, drodzy Państwo. Dzieje się bardzo dużo i bardzo tanecznie, bo w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury zebrali się ci, którzy chcą świętować dzień 11 listopada nieco inaczej. Na pewno tanecznie, w rytm polskich nut, w rytm kujawiaków, oberków. No i właśnie, skąd pomysł, Panie Mateuszu, na to spotkanie, to inne spotkanie, inne taneczne świętowanie? Taki pomysł wziął się z inicjatywy oczywiście zespołu pieśni i tańca Bydgoska, gdyż my jako pasjonaci folkloru mamy do wyboru bardzo wiele różnych form rozrywki, a w tym roku postanowiliśmy troszkę zainspirować naszych mieszkańców, aby również mogli z nami trochę potańczyć, nie tylko już ze strony audytorium, ale również wśród nas. No to chyba nieco zaczepnie zapytam, skoro ja do dziś nie znałam zupełnie kroków, na przykład oberka czy polki. Czy dzisiaj jestem w stanie zatańczyć po tym spotkaniu te tańce? No ja myślę, że nie wątpię oczywiście w Pani talent taneczny i umiejętności, ale serdecznie zapraszam, za chwilę możemy się przekonać. No drodzy Państwo, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę również spróbować i no chyba zdobyć się na swego rodzaju odwagę, to my zapraszamy do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Jeśli zbierze się nas wielu, kto wie, może będzie ta polska potańcówka trwać do białego rana.